Cześć, witam wszystkich gorąco w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Dzisiaj kolejny raz, kiedy pokazuję wam moje talie. Dzisiaj pokażę talię, którą ostatnio się zagrywam. Do tej pory nie grałem takiego warriora kontrolnego z tego typu kartami, bo nie posiadałem Varyana. Nie posiadałem Varyana w openingu, który pewnie widzieliście. Całkiem niedawno, kilka dni temu wrzuciłem. Właśnie wypadł mi Varyan plus na przykład ten złoty Ragnaros. I postanowiłem sobie zrobić taką własną talię. W sumie nie sprawdzałem nigdzie na internecie, czy ona jest w ogóle poprawna, czy nie, ale generalnie wrzuciłem wszystkie karty i tam z 15 do 10 wskoczyłem, więc jakoś się da grać. I co mamy tutaj? Mamy zdecydowanie mamy dwie razy egzekucję, dwa razy grzmotnięcie tarczą, mamy też podwójny mieczyk, raczej aks. Łomot oczywiście, który nie tylko do dobierania karty, ale także do ranienia przeciwników, a potem do dobicia egzekucją nam posłuży. Okrutny nadzorca, płatnerz, no i tak generalnie podstawowe karty takie, które się na dzień dzisiejszy używa właśnie w Warriorach. Szatkownik, wiadomo, bójka dwa razy. I tak, mamy Justykariuszkę tutaj. Mamy Sylwanę i tu już się zaczynają grubsze karty, bo mamy Tarczowniczkę razy dwa, Huka, mamy także tutaj Gromasza, Ragnarosa, Alex i Varyana. Jak dobrze siądzie, to potrafimy naprawdę zapełnić stół Varyanem, no ale czasami ten Varyan też oczywiście dociąga karty spele. No, nie zawsze to są stronnicy, bo to jest tak jak jest w deku ułożone, tak to w końcu wskakuje. Ok, moi drodzy, to co? Sprawdzamy. Mam nadzieję, że się coś uda tutaj ugrać. Więc co, odpalimy sobie Varyana. A, ja mam 9 rangę teraz aktualnie, więc nie powinno być jakoś bardzo źle. Słuchajcie, nagrałem też jakieś odcinki z Priest'a. Jeden odcinek to był Priest kontrolny, drugi to był OTK. Nie wiem, czy już ten odcinek jest na YouTubie, w każdym razie będą na pewno z Priest'a i jeszcze chcę chyba coś nagrać w końcu z Druida, bo jeszcze żadnego Druida nie pokazywałem, a ja aktualnie Druidem w ogóle nie gram. Ale zamierzam grać, bo szczerze mówiąc, jak grałem dużo magiem, dużo paladynem i teraz dużo gram warriorem, to wyszedłem z takiego założenia, że jednak będę zmieniał często te talie, bo jednak mi się to potem znudzi, nie? Więc jakaś różnorodność jest potrzebna. Cóż my tutaj mamy? Gramy na jakiegoś gościa o nazwie Alo, jest na 9 randze tak jak my i już widzimy, że to jest Zulok, tylko teraz nie wiemy, czy on gra na Reno, czy gra na normalnego Zuloka, takiego tradycyjnego. No, handlarz nam jeszcze za dużo też nie mówi. Okej. To my w następnej mamy tylko 3, ale z racji tego, że on ma dwie kreatury, maksymalnie jedna ma 2 ataku, to my sobie rzucimy płatnerkę. I generalnie tą talią da się fajnie grać, tylko że też oczywiście musimy troszkę przeczekać. W dalszym ciągu na razie pojedyncze kopie. Nic się tutaj nie mnoży. Teraz tak, broń, czy broń byłaby poprawna? Broń albo szatkownik. Ja myślę, że już muszę tutaj wyskoczyć z bronią. Zrobimy coś takiego i zrobimy tak. Niestety ta karta jest czymś bardzo niedobrym dla nas, bo on będzie chciał na pewno atakować, tą, będzie na pewno to zabijał w ten sposób. No i jeszcze dodatkowo tutaj nam się chochlik dorzuci do stołu. Co on jeszcze rzuci, słuchajcie? Zaraz zobaczymy, czy to jest zwykły Zulok, czy to nie jest zwykły Zulok. Mam na myśli zwykłego Zuloka, takiego, w którym się karty powtarzają, tak? Czyli bez Reno. Natomiast na razie żadna się nie powtarzała. Okej. Tutaj mamy jajko. I mamy pajęczaka. Na razie wszystko pojedyncze. Pojedyncze. Powiem wam, że zbytnio tutaj zagrania jako takiego nie mam. Muszę chyba tak uderzyć. On przyzwie, no i rzucimy to. No dobra, bo mógłbym też zaaktywować. Chociaż ja miałem pierwsze, więc mi się to nie opłaca w ogóle bić. Bo ja miałem pierwszą broń tutaj na stole. Dobra. I rzucimy w ten sposób. Więc w tym momencie on ma tutaj pajęczaki 1-1. Ma też tutaj nerubińskie jajo, które nam troszkę może narobić problemów.
Zobaczymy, czy tam ma bombę. Nadmiar mocy w jajko. Dobrze, to jest zwykły Zulok. To jest jak najbardziej zwykły Zulok. I teraz możemy spokojnie... Czekajcie, czy... Nie, ja tutaj zrobię Brawla. Ja tutaj zrobię Brawla, bo on ma tylko jedną kartę. Ja wiem, że on ma dociąg, ale on ma tylko jedną kartę. I w sumie dobrze, super, że te pajęczaki zostały. To jest tylko jeden ataku. Ja w następnej mogę wejść z grubszą już. Na pewno tam powera szuka, czy co on tam może doszukać. No raczej nic. My już będziemy tutaj z tarczowniczką grać. Więc będziemy mieli grubszą kartę na stole. I zaczniemy się shieldować. Dobra, dobrze by było też Justykariuszkę tutaj dostać, żeby jak najszybciej mu uciekać z tą ilością pancerza. Tylko zauważcie, on przed chwilą miał jedną kartę i już ma cztery. Tak niestety to działa. Przynajmniej dla nas niestety, dla niego stety. O, to ładnie postawił tutaj. No okej. My na szczęście mamy coś... Czekajcie, jeszcze sprawdźmy, bo my nie będziemy mogli nic innego zrobić. Dobrze by było to rzucić. Dobrze by było to rzucić i to. Ale my zrobimy sobie coś takiego w tym momencie. Zaatakujemy to. I chyba nic. Więc pasujemy tą turę. My jeszcze mamy jednego Brawla. Możemy mu nawet z tym Gromaszem wyskoczyć, no ale... Po co? Tu nam troszkę porobił. Dobra. Egzekucja, no niestety. Ja myślę, że rzucenie tego Gromasza nie byłoby takie złe. Natomiast to mi jest potrzebne też do wykończenia, no bo jak go tym nie zabije, to też będzie ciężko. Mógłbym tylko i wyłącznie uderzyć w to i go dobić. W sumie tak bym mógł zrobić. Ale dobrałbym tylko kartę. Dobra, wyłożymy tego Gromasza. Ja tutaj go zaatakuję, on ma 9. Ja sobie to zabiję jeszcze jednego takiego frędzla. I teraz zobaczymy, jaka będzie jego odpowiedź. Czy on ma na przykład Big Game Huntera w deku? I czy go teraz szuka? Tarcza za arbus i nie będzie w ogóle się przejmował tym Gromaszem, podejrzewam, tak? No to teraz Brawl byłby idealny. To byśmy to mogli już ustawić tutaj odpowiednio. No niestety Brawla nie dostaliśmy. Więc musimy sobie poradzić troszkę inaczej. Obliczmy, czy odpowiednią ilość many mamy. Na pewno nie będziemy używać teraz Alex, to sobie zostawimy dla siebie. Mógłbym zrobić egzekucję. Jednak zdecydowanie na to bym wolał zostawić egzekucję. Więc zróbmy sobie coś takiego. Czekajcie. Zróbmy sobie tak. O, i mamy Brawla. Skosztuj mojego ostrza. Tylko teraz, czy ja chcę Brawla używać? Bo mógłbym teraz zrobić egzekucję. Mógłbym się zshieldować. To jest 2, 4. 2, 4. Jeszcze za 2 uderzyć w to. Zostawiając mu tylko dwie karty. Nie, ja muszę zrobić Brawla teraz. Dobra, zróbmy Brawla. No i nie wiem, co zostało, więc... Tylko się zshieldujemy. Dobra. Zobaczmy teraz, jaka będzie jego odpowiedź. No to jest Zulok, to jest strasznie upierdliwy deck. Niestety mamy tutaj cały czas na stole pełno demonów. On już teraz właśnie się będzie podniecał atakiem. Tu już wyrzucenie demonów, więc chcę nam powiedzieć, że już wygrał. Nic bardziej mylnego. Dobrze. No to co? To my niestety nic innego nie możemy tutaj zrobić, jak taki oto place. I wyrzucamy to w ten sposób.
Nie ukrywam, nie jest zbyt kolorowo, ale jednak może się nam uda coś tutaj ugrać. Nie sądziłem, że trafię. Już generalnie łatwiej mi się nawet gra na Secret Palka niż na takiego Zuloka. On prawdopodobnie będzie już tylko bił na twarz. Nie wiem, jakie on tam karty jeszcze paskudne może dorzucić na ten stół. Tutaj będzie bomba. Nie, jeszcze chochlikoza. No po prostu idealnie. Dobrze, dobrze, że przynajmniej za dwa zaatakował. Dobierzemy sobie kartę. Mamy armor. Mamy armor. Okej. Dobra. Mamy Ragnarino i teraz tak. Zaraz, 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 zaraz. Tutaj pójdzie egzekucja, a tu co? To mu zostawię. Ile on ma w tym momencie na stole? On ma w tym momencie tutaj ma tak 5, 8, 10, 13. My mamy 14 życia. Dobierzmy może kartę. Chyba, że mu zablokować ten stół, aby nie dorzucał nic na stół. Dobra. Dobierzmy sobie kartę. To jest całkiem dobra informacja dla nas. My możemy tak zrobić. 4, 4, on ma mało życia. Ja jednak wezmę go tutaj. W ten sposób. Zaszyldujemy się i wyrzucimy naszego ziomka. I teraz mamy 13 życia. Zobaczymy, co się stanie. Bo ja mam pewien plan. Mam pewien plan i ja nie wiem, czy on nie będzie dociągał karty. Chociaż to nie ma znaczenia, byle się nie uleczył w tym momencie. Dobrze. Dobrze. Bokser. Mi zależy na tym, aby był pusty stół. Super. Super. Tylko, że nasza agonia zadziała jako pierwsza prawdopodobnie, tak? Nasza agonia niestety zadziała jako pierwsza. Więc teraz moglibyśmy zrobić tak. Rzucamy Ragnarosa i liczymy na to, że trafi. A jeżeli nie trafi, to się nic nie stanie. Dobra. Niestety nie mogę tego i tego użyć. Wyrzućmy tego Ragnarosa. A nie, czekajcie, zróbmy tak. Zaatakuję go w ten sposób. I teraz rzucamy Ragnarosa. I liczymy na to, że trafi. No niestety nie trafił. Taki już ten Ragnaros nasz złoty. Więc mamy 11 życia. Gościu prawdopodobnie już przegrał. Wierzmy w to. Musimy w to wierzyć. Bo jeżeli nie, to jest nieciekawie. No. I co teraz, gościu? Wyjechał się z kart. On jeszcze szuka czegoś, czym by mógł wygrać. Aha, bo on tak jeszcze myślał przez chwilę. No tak, no tak. Ale wiesz, co ci powiem, kolego? Ja mam jeszcze w rączce coś fajnego. No właśnie, tak to działa. Niestety nie zobaczyliśmy tutaj Variana w akcji. Nie zobaczyliśmy tutaj Variana w akcji, ale tak to wygląda. Moi kochani, dobra. Więc ja już wam pokazuję, jak wygląda ta talia jeszcze raz. Jeżeli ktoś chce, to słuchajcie, jest taka sprawa. Ja gram kilkoma taliami ostatnio i teraz tak się zastanawiam, czy te odcinki mają być na tej zasadzie, że pokazuję jeden meczyk, czy na przykład gram przynajmniej z 2-3. Bo to wtedy będą dłuższe odcinki, około 30 minut. Ale jak wam się to podoba, to spoko, bo ostatnio mi ktoś zarzucił, że o, tu za niedługo te odcinki twoje to wszystkie będę miały po 3 minuty, bo takie krótkie nagrywasz. No ale w sumie, jak wrzucam długie, to mówicie, że za długie. No nie wiem, no nie da się dogodzić. Normalnie jeszcze się taki nie urodził, który by każdemu dogodził, nie?
Dobrze, tak to wygląda, moi kochani, to jest Varian, więc zrobimy tak, ja z tego deku jeszcze jeden materiał nagram, więc na dzisiaj to koniec i za chwileczkę biorę się za nagrywanie kolejnego, mam nadzieję, że w kolejnym będzie już tutaj Varian, ja jeszcze tylko i wyłącznie muszę zrobić małą przerwę, więc nie mogę teraz tego od razu nagrać, bo nie mam w tym momencie czasu. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, jeżeli wam się podobało, możecie dać łapkę, ja gram w HS-a bardzo dużo na live'ach, zapraszam, na dole jest link do mojego livestreamu na Twitchu. Jak chcecie kupić jakąś grę na dole g2.com, Facebook, Steam, wszystko jest oczywiście w opisie. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!